Ja jestem na tyle w autobusie, wiesz, jak no, sikora bez więzadła tam kurwa, tam lata wszystko, no. Człowieku. Dobrze się sprawdza. Zobacz, obro, się obro, obro, obro! Co tam było? Cześć, Jówek leci, ekipa WK z tej strony. Widzieliście już pewnie bejtowy tytuł. Pomysł chłopaków wzięło wideo, ale taka prawda, że żegnamy... Robura! Chryslera, zajebiście było. Chryslera Voyagera. Nie, nie, Robura jeszcze Chryslera. Nie. Żegnamy Chryslera Voyagera. To część mnie troszkę to auto, bo chyba najwięcej nim jeździłem. Twoja część ciała. Kiedyś. Byłeś, ty i Chrysler to była jedna. To chyba była tak jakby, przez parę można lat. Powiedzieć, moja pierwsza fura w sumie. Moja też. Bo potem jak już ty miałeś swoją, a ja jeszcze nie miałem swojej, to po wyrobieniu prawka prawie rok jeździłem. To dla każdego z nas Chryslerem. To była pierwsza nie, fura. Nie, dlaczego dla mnie nie? Dla ciebie nie? Nie miałem prawka. Ty jeszcze nie miałeś. Ale to prawkę. Dla każdego z nas to była pierwsza fura. Bo ja potem E46 wziąłem, nie? No tak, potem, tak. No. Więc to jest Chrysler Voyager z 2004 roku i może powiem widzom, jest to auto, które towarzyszyło od początku powstania firmy. To była pierwsza inwestycja, nie licząc kamery, jeśli się nie mylę. Tak, kosztował kilkanaście tysięcy, dokładnie nie pamiętam. I to 14 tysięcy, coś pamiętam. Tak, i to były częściowo z koszulek pieniądze, częściowo z AdSense'a. Panowie? Mniej niż dwie dychy, to mi się wydaje, że 12. Ja mam 12. Nie, na pewno nie. Na pewno nie 12. A Voyager co znaczy po angielsku? Podróżnik? Podróżnik. No to zobacz, jak pasuje. 2004 rok. 14 może. Koni. A nie, przepraszam, 4 produkcji, 14 zakupu. 14 zakupu, tak. Kupiliśmy 10-latka i w ogóle 10-latka kupiliśmy. Ten pan w jakiejś poważnej instytucji pracował jako prezes, potem nas, mnie i Robura chyba tylko, bo my odbieraliśmy jakoś to auto, przewiózł tym Mercedesem, to jest GL, czekaj, ten to Jeep. To był Pączek, nie Robur. Ja i to nie był Mercedes, tylko Jeep. Okay. Ze Stanów za 100 tysięcy sprowadził go. Okay. Ale Chryslera tak odbieraliśmy razem i ja pierwszy raz im jeździłem. A możliwe. Ten pan, co nas sprzedał, lubił chyba amerykańską motoryzację, bo nas Jeepem przewiózł i jeszcze Chryslera nam sprzedawał. Tak. No, od nowości miał to auto i rzeczywiście każdy serwis w serwisie autoryzowanym i tak dalej, nie? Co oprowadzamy? Jak to wyglądało? Jak to wygląda i jak to wyglądało? Jest 2 litry, 2,4? Mało, trochę mało jest. 140 koni chyba. To najmniejszy chyba silnik montowany w Chryslerach takich. Tak. Te drzwi przestały działać w 2015 roku po tej stronie. Coś. Albo trochę później. Nie, tak szybko to nie. A pierwsza trasa jaka była? Do Sopotu? Do Sopotu 2014? Chyba. Tak. Całą nie, ekipą? Nie 14. Czy 15? 15, bo w 14 my to kupiliśmy po Sopocie. A w 14 jechaliśmy jeszcze na Paweł nam pożyczył renówkę. Okej. Pozdro Opel, Paweł. Opel Astra Turbo. Bo w 14 nie, to... Opel Astra, sorry. W 14 to jeszcze byliśmy w Czempie. A dopiero potem się przenieśliśmy do twojej piwnicy, nie? Czy to tak. Było? W 15 byliśmy w piwnicy u nas, u mnie. No tak. Kurczę, no i co? No do trasa do Sopotu w 15, szwalnia, tutaj ten, jeździł twój tata też. No my z Roburem jeździliśmy na druki odbierać różne, jak sami się jeszcze tym zajmowaliśmy. Poczta. Na pocztę, paczki woziliśmy. Wszystko, co było wokół firmy, robiliśmy tym autem. Ja mam fajną historię a dawajcie propos z tego boku w ogóle, ale właśnie zanim jeszcze wejdziemy, to kiedyś sobie z Błażejem i Grabo jechaliśmy do Czempiona i wychodząc z Czempiona, zajebisty korek był i tam pod takim kurwa trzepakiem się wyjeżdżało spod tego Czempa i tam się stało często, żeby wjechać na tą Korotyńskiego ulicę, nie? No, i nagle jakaś zniecierpliwiona BMW taka dosyć nowa, ja nie wiem, bo do dzisiaj się słabo znam na samochodach, wtedy to jeszcze w ogóle,
No i ta nowa BM-ka, żeby wyjechać, ominęła wszystkich, no i kraser jest szeroki, więc najciężej mu było. I przetarł cały ten bok. Ja teraz właśnie nawet nie widzę tego z drugiej śladu. Strony, bo to z prawej się tarło. Nie, tutaj. On tędy wyjechał, przy mnie. No to masz przetarte, no. Ale to nie, to ta, z tamtej strony. No ale tam było słabo widać. Aha, w każdym razie, jak on już jechał, my widzieliśmy, że on ma taką pojebaną krechę na całym boku. Takie nowe, srebrne, błyszczące BMW, nie? I chłop spierdolił, a my tak wychodzimy. I nawet nie widzimy śladu, bo on ma tak zajechaną tą karoserię i po prostu beka, że typ kurwa uciekł, bo myślał, że my się zepniemy, a my nawet nie widzimy śladu. On miał całe zapierdolone auto, nie? To co, zapraszamy do środka. Ja często siedziałem tu z tyłu, to jest taka potrójna kanapa. Z tyłu są regulowane fotele. Te fotele są super wygodne. One mają tu rączki takie. Odchylane. Zobaczcie, jaka akcja jest. Lol, jak to jest lepiej niż w waszych M4, kurwa. Tu trochę odpada ta... No człowieku. Jak to się nazywa to na górze? Ty nie mogę. Alcantara, nie? To ja mogę. To jest pod sufitka z Alcantary, troszkę nam odpada. Ale coś to nowego jest? Faktycznie, czy to tak odpada? Zobacz. Nie, ale, no tak się dzieje w autach. Ale to fajne jest, efekt, fajny efekt. Tak, no. No. Jak w kamperze, taki. Jak takie łóżko z tym. Może nie mi się podoba. A zakrzew do detailingu pojechał i takie zrobili. A tak, a drzwi pominęli, nie? Pimp My Ride zrobili. No. Kurde, fajne wspomnienia teraz mi wróciły, jak siedziałem obok na pasażerce i robór prowadził do tego Sopotu. I ryż między nogami. Tak, i jadł ryż i, dusi, i dusi, dusił go tam pakę 80. Człowieku, jaka to była, jakie to były wrażenia, nie, jak to jechało tyle. No jednak troszeczkę tutaj, no bo to jest ciężkie auto, chyba na pewno ponad 2 tony waży, a ten, ale kurczę, no automat, dla nas to tak. Z manuale jak się przesiądziesz? Czuć różnicę. Tak, i wtedy też dużo oglądaliśmy tych amerykańskich seriali i właśnie ta dźwignia no, skrzyni biegów jest jak prosto z filmów i to było dla nas takie wow wtedy. Vibe, no, i w ogóle tutaj, wtedy automat, nie? Bo tak, jednak tak. Jeszcze wtedy auto w automacie to był taki luksus w chuj, naprawdę, nie? Ta teraz to już się szybsza. W Europie oczywiście. Ta reakcja szybsza no. Była, jak porównałeś do nawet auta z tą samą mocą, to było lepsze wrażenie. Tak. Mhm. Radyjko działało, zawsze klima jak była. Jak go prowadziłeś, no, to wydawało się, jakbyś łajby prowadził. Kojarzycie to uczucie? No tak, tak. To... Jakbyś łodzią. No. Pamiętam, że pierwsza trasa, jechałem na Śląsk, to w ogóle była pierwsza trasa, że jechałem sam samochodem, jeszcze akurat tym. Ty, kurwa, normalnie się bałem na zakrętach. Wiesz, pierwszy raz jechałem takimi prędkościami tym autem i nagle czuję wiatr, mówię, kurwa, ty, kapitan, zarzucałem dupę też, jak mocno skręciłeś. Ja kilka razy miałem go na snowboard, brałem w góry normalnie i on mi w krynicy raz się zakopał, musiałem podkładać patyki i coś tam, żeby on wyjechał w ogóle ze śniegu, minus 20 stopni i do krynicy Chryslerem się wybraliśmy. No. A generalnie to jest właśnie fajne, że on tak się gibie, że to jest taka łajba i generalnie to jest skutek uboczny tak jakby, ale producenci zasłaniają się tym, że ludzie po prostu też szukają w takich autach tego rodzaju zawieszenia, że właśnie bujało jak ale na łajbie. Jest mięciutko też. No, komforcik, żeby było miękko, więc, jest. Nie, więc żeby uzyskać taki efekt, nie trzeba chyba jakiejś mega technologii. To wystarczy wjebać 2,5 tony na dwie osie to i ogień. To jest wycieczka. No. Ja jeszcze, jak już tak oddajemy hołd, to zanim ruszymy, całą przeprowadzkę tym autem zrobiłem. Całe swoje mieszkanie przewiozłem tym Chryslerem, oczywiście na wiele razy do nowego domu. I jeszcze rzeczy z firmy, też całą elektronikę, 3 telewizory tym samochodem przewiozłem. No on się nie wszystko nie tu. 77 cali telewizor tu wszedł. Każdemu człowieku. On się przyda. Na spokojnie. Nie? No. Tych foteli oczywiście nie było, ale no. Ja tak. Dwa rowery. Ja coś kupiłem. Jakieś lustra, jakieś meble. Tu 3-metrowa szafa, czy 3 z kawałkiem. Wchodziło jakoś, no. Nie wiem jakim cudem, ale no. Do wchodziło. Firmy, do firmy ile biurek, ile szaf się kupowało, to zawsze Chryslerem. Zaskakująco pojemny był, no. A jak przenosiliśmy firmę
regały. Z Sąchocki na Korotyńskiego to weszło chyba 18 kartonów. Tutaj tak, wchodziło, o, tak, tak. Mamy fotę, jak no. ładujemy. Mamy też fotę chyba jak te na pocztę podjeżdżamy już, że mieliśmy tyle paczek, nie mieliśmy podpisanego umowy z kurierem, było tyle paczek, że już na pocztę jechaliśmy, cały kreser był w kopertach. To było pojebane, nie mieliśmy świadomości, kurde, możemy, wiecie, podpisać umowę z DPD, nie? I się nosiło 300 kopert na ale pocztę. Ale fajnie, że ten etap przeszliśmy. To tak, dobrze, to no. hartuje. Hartuje i docenia się potem no. wszystko bardziej, ale właśnie, kurczę, to jest prawda, gdzieś to słyszałem, że najlepsze imprezy i tak w kawalerkach 30-metrowych są i tak dalej. I w sumie wiadomo, że to jest Żółw, że to nie jest jakieś super auto, ale kurwa, bardzo dobre czasy były w tym aucie i tak się cieszyło, nie? Najbardziej cieszyło. A no. w ogóle jak cieszyło mnie z Roburem, jak kartony z koszulkami odbieraliśmy autobusem, wieźliśmy. I potem masz Chryslera no. luksus normalnie. No. To było, wiesz, przepaść. Wcześniej wszystko bez samochodu się robiło, nie? Ale to były w ogóle, to były tak intensywne czasy, bo my potrafiliśmy tak. Kurwa. Dzień wcześniej ładowaliśmy wszystko, powiedzmy, na targi. Dajmy na to jakieś, nie wiem, targi na Śląsku, nie? No, jechaliśmy całą ekipą, potem staliśmy, robiliśmy... Rozkładaliśmy stoisko. Tak, potem na tym stoisku byliśmy. Cały dzień. Na evencie i w nocy też. Jeszcze wracaliśmy. Zbieraliśmy to stoisko na potem, sorry, tak? jeszcze zbieranie, kurwa, było przed odjazdem, no tak. I wracaliśmy. I dopiero wracaliśmy. W zasadzie nie spałeś cały dzień. Tak, i wracaliśmy i dlatego wracaliśmy, no bo wiadomo, chcieliśmy też oszczędzić, nie? No. Na noclegu i kurde, no były te pokłady energii, które, nie wiem, czy teraz aż tyle byśmy mieli energii, to, co? Już odkryłeś to, że zatrudniasz ludzi, pewne rzeczy możesz, wiesz, komuś dać i już no nie wrócisz do tego, bo już masz świadomość, wiesz, jak można to rozwijać dalej. Ja a pamiętam, wcześniej się myślał, miał się takie podejście, tak, kiedyś, że wszystko samemu, wszystko. No. Ja pamiętam, jak o 4:00 z Roburem odstawiliśmy Siankowskiego za Wisłą no. i potem jeszcze musieliśmy pojechać do firmy i rozpakować auto. No. No. Teraz już byś miał... Zobaczcie na kierownicę. No to jest lekki defekt. Ona ma ten, naprowadzanie zdalne, nie? Tylko, że nie trzyma pasa, po prostu naprowadza się na pobocze. Ty teraz tak ogarniam, jak ja jestem daleko od Robura. Zobacz, ja jestem daleko. Uważaj, bo tutaj jest S-ka mocna. Jest inna strefa czasu. Ej, tam jest inna strefa szykana czasu, tak zwana. Ja jestem, kurwa, godzinę... Do... Dawaj na Raszyńską bazę. Nie, wyjebało, wiesz, jutro auto na sprzedaż idzie. A właśnie... A szyję wywierdala. Dawaj tutaj przetestuj zakręt mocny. Przetestujmy tu mocny zakręt. Nie, kurwa, ja uciekam. Ja nie mam żadnych pasów. I tutaj już. Ja jestem na tyle w autobusie, wiesz, jak ja... Sikora bez więzadła tam z tyłu, kurwa, tam lata wszystko, człowieku. I to jest pełna moc teraz, nie? Zobacz, jeszcze nie ma... Dopiero jest 60. Jeszcze nie ma 80, drodzy widzowie. Hamulce? Tak, rozpierdol auto dzień przed sprzedażą. Kurwa. Trzeba przetestować, czy działa. Ty w terenie nawet on dobrze się sprawdza. Zobacz, obro. Nic nie poczuło, że tak dobre zawieszenie, że ja myślę, że jesteśmy dalej. Miękko. Wy tu biegacie? Kurwa, ty jakie dziury. Co tam było, kurwa? Jeleń. Chyba jeleń, kurwa. Nie no, autko zajebiste, takie trasy się robiło. Zobacz, jakie udogodnienia są do wycieczek. Tu wszędzie, o tu macie nakupki, schowki są różne. Tak. Bardzo praktyczne. To było 10 lat teraz temu, bardzo, bardzo fajny wybór, nie? Jak miałeś na przykład do wyboru, nie wiem, pojechać jakąś nowszą jeszcze nawet wtedy, nie wiem. Jakimś nowszym autkiem takiej średniej klasy, to i tak tym Chryslerem fajnie było wsiąść ze względu na ten automat. To auto wiadomo, że było w jeszcze lepszym stanie, nie? To było w lepszym stanie po prostu, no. No i ta ilość miejsca, co wygrywała tutaj. No. I konfiguracja, że w zależności co potrzebujesz, tą kanapę można dać do przodu, można usunąć jeden fotel, można te fotele chyba... Wszystko wyjebać. Chyba dać do tyłu. Gdzie?
że można sobie skonfigurować, nie? Można wszystko wywalić i macie transportera, nie? Nie ma kamery cofania, co nie? Jakie... Raczej nie. Ty jak się nim parkowało w centrum, co do centymetra się wyczuwało. Ale on ma taki króciutki przód, kamera 360. Że można było fajnie podjechać, nie? On ma krótki przód. Tak, i każdy z nas zajebał przodem, co? Wszyscy razem! Chyba ja nie. Ja wiem, że Robur zajebał. Przy mnie. Pod McFitem, kurwa, na słupie stanął. Jak dwusprzęgłówka w M2, człowieku, na Sport Plusie. No, ale stałeś. Ładnie kopie. Ty weź przodem. Jeszcze raz, że tak, tylko że prędkość nie oddałem. Weź tak, żeby tak szarpnęło. Bo on tak, nie wiem, wiesz. Nie, przecież jebnie skrzynia, kurwa. Nie, on tak czasami robi po prostu. Po prostu, no tak. No, tam, jemu tak siada od, kurwa, 6 lat, nie? W sumie tak. Tak, tak. Tam ten przeskok taki. Ty, kurde, uważaj. Wiesz, to nie jest młodzieniaszek. Czuć, że nie powietrze. To jest łosia. No kurde, to jest łosia. I to jest maks odejście. Będzie. A ta płynnie zmienia. Do podłogi nie wciskać. Jeszcze nie ma 8 dych. Niewiarygodne. Nie, nie do podłogi dych, nie wciskam, boję się. Ty nie było jeszcze 7 dych. Ja się czuję. A silnik tak. Nie? Nie no, pojazd marzenie. Ja się czuję... Ściągnęło koło na prawo, kurwa, chyba z tyłu. Ja się czuję jak w jakiejś rasowej, rzędowej V8. Papa Chrysler. Fajnie było, chuj.